Iwan Mazepa, właściwie Jan Kołodyński, kozacki hetman lewobrzeżnej Ukrainy, szlachcic polski, sekretarz na dworze Jana Kazimierza, usunięty z dworu z przyczyn obyczajowych, zbiegł na Ukrainę. Jego postać stała się inspiracją wielu utworów literackich. Mamy powody wręcz narodowe, literackie, żeby był nam sympatyczny. W końcu jeden z najlepszych dramatów Słowackiego poświęcony jest jego młodzieńczym, no trochę sfabularyzowanym, ale coś jest tam z prawdy wyczyną. To ostatni człowiek, który usiłował uratować niezależność kozaczyzny. Nie udało mu się. Nie potrafił tego zrobić, więc polityk przegrany. Ale chciał dobrze. No, przegrany. Przegrał na pół roku przed śmiercią. Czyli można powiedzieć, że całe jego życie było pasmem, jeśli nie przerwanych, to jednak dużych sukcesów. Został tym hetmanem ukraińskim i w dodatku miał wszystkie szanse, z pozoru przynajmniej, żeby tę swoją koncepcję zrealizować. To nie była może koncepcja, jak żeś powiedział, niepodległości, niezależności Ukrainy, tylko ponownego Związku Ukrainy z Rzeczopospolitą. W tym wypadku na bardzo potencjalnie dogodnych warunkach, bo z Rzeczopospolitą Leszczyńskiego, czyli tak na dobrą sprawę z Rzeczopospolitą Karola XII. Czyli bardzo partnerski. Czyli bardzo w sumie w tym układzie bardzo partnerski, niemal równorzędny związek. Sęk w tym, i to jest dla mnie mniej jeszcze zrozumiałe niż upadek, jest jasny. Karol XII przegrał pod Połtawą i wszystkie te plany runęły w gruzy. To nie Mazepa zawiódł, to kozacy zawiedli Mazepę. Oni nie chcieli się na to złapać. Nie chcieli kupić tego wariantu. Zapłacili za to zresztą strasznie później, bo w niedługim czasie resztki ich autonomii zostały zlikwidowane. Dlaczego? Myślę, że ludzie na Ukrainie mieli serdecznie dosyć jakiejkolwiek wojny. Pójście za Mazepą oznaczało co? Niełatwą, wcale bez jasnej perspektywy zwycięstwa, wyniszczającą kolejną wojnę z Rosją. A nie wydaje się, że oni jednak mieli duży sentyment do rosyjskiego prawosławia i do Moskwy jeszcze wtedy? Oni jeszcze nie wiedzieli, czym to się skończy. Co do Moskwy, to już pomału... No, mieli pewne przesłanki, ale z Rzeczopospolitą też mieli doświadczenia, wybacz, nie najlepsze, no chyba gorsze. Oni w ogóle nie mieli dobrego wyboru. Ten Karol był właśnie chyba jakimś... Tak, ale oni o Karolu chyba w sumie wiedzieli jeszcze mniej niż my chyba. No, Mazepa to nie tylko polityk, to również niezbyt szczęśliwy kochanek. Przypominasz sobie słynną sprawę, jak Falibowski bodajże, którego żonę uwiódł. No, haniebnie go. W zasadzie to przesądziło o tym, że Mazepa został hetmanem, bo to przesądziło o tym, że musiał opuścić dwór Jana Kazimierza i wrócić na Ukrainę. Zemścił się na nim w sposób wstrętny. Rozebrał go do naga, wsadził na konia i przepędził publicznie przed oczyma wszystkich zgromadzonych. To był koniec kariery Mazepy jako dworaka. Musiał zacząć robić karierę Mazepa jako polityk kozacki. I to właśnie pięknie opisał pan Słowacki, co możemy państwu polecić. Ten dramat naprawdę nie jest dramatą i warto go zawsze oglądać.